Kolejnym krokiem jest nauka hamowania. Pan ma kategorię B. Jak długo pan ma? Około 20 lat. I jeździ pan dużo samochodem? Dużo jeszcze. Czy jest pan bardzo doświadczonym kierowcą, chociaż w zakresie kategorii B? Proszę mi powiedzieć, już objeździliśmy sobie tym, pojeździł pan trochę tym samochodem i pan mniej więcej czuje ten samochód, no, chociaż są to dopiero początki. Jeżeli dzisiaj, na tym etapie, co pan jest, jeżeli jechałby pan z prędkością 50 na godzinę, jaką drogę hamowania pan potrzebuje, żeby zatrzymać ten autobus bez paniki, tak spokojnie, żeby zatrzymać go? Tak myślę, z 70 metrów. Z 70 metrów. Mówię, proszę zwrócić uwagę jeszcze na to, że pan nie będzie jechał sam, tylko wiezie pan pasażerów i musi pan zwrócić uwagę na to, żeby ci pasażerowie, prawda, nie padli. To trzeba uwzględnić. To jest, w pańskiej ocenie dzisiaj jest 70 metrów. Proszę pana, jeżeli będzie pan hamował, jeżeli będzie pan przyciskał hamulec z jedną siłą, proszę położyć nogę na hamulcu. Te hamulce są położone. Kładzie pan nogę tylko po to, żeby trzymać, żeby czuć, jak ja naciskam. Jeżeli ja nacisnę o mniej więcej w ten sposób, nie jest to hamowanie, powiedzmy, takie awaryjne, tylko delikatne. Naciskam hamulec z jedną siłą. Czy ten pojazd będzie coraz mocniej hamował? Będzie prędkość spadała tak samo, czy coraz lżej? Sądzę, że będzie coraz lżej hamował. Coraz lżej. Teraz, czy pan wie, jak są zbudowane hamulce tarczowe? Znaczy, ja tutaj się przeznaczyłem, coraz mocniej będzie, coraz mocniej w trakcie hamowania. Dlaczego? Będzie na bieżąco malała ta prędkość i będzie po prostu efekt hamowania jakby większy. Proszę pana, jak są zbudowane hamulce tarczowe? Tarcza się obraca, proszę mi przytrzymać mikrofon, tarcza się obraca, klocki ściskają. Pan przyciska pedał, powiedzmy, 2 cm. Klocki się wysuwają 2 mm. Zaczynają trzecią tarczę. Nie ściskają tak, żeby tarcza stanęła, ale zaczynają wyhamowywać. Jest tarcia, a w czasie tarcia co jeszcze się wydziela? Ciepło. Ciepło. Tarcza jest z metalu, czyli ta tarcza będzie puchła. Czyli tak jakby pan coraz mocniej zwiększał. Tak. Mimo, że ma pan jeden nacisk, ta tarcza będzie puchła, czyli będzie coraz mocniej ściskała. Czyli ta prędkość będzie spadała w ten sposób. I teraz musimy uwzględnić to, że wieziemy pasażerów. I teraz nie możemy pasażerów wytrącić z równowagi. Mamy równowagę chwiejną, to jest równowaga chwiejna i to jest równowaga trwała. I ten pasażer upadnie wtedy, kiedy rzut środka ciężkości przejdzie poza pole podstawy. Początkowo tego pasażera trudno wytrącić z równowagi, ale jak on już jest wytrącony, wystarczy niewielka siła, żeby on upadł. I teraz, co się dzieje z pasażerem w momencie pańskiego hamowania? Tu przejdziemy sobie i ja pokażę. Cięcie.